psychiatrycznych. Pan Jacek Litwin został wezwany przez policję w Tarnowie na przesłuchanie w charakterze świadka w związku z fałszywym alarmem bombowym w budynku miejscowego sądu. Alarm został zarządzony 25 stycznia bieżącego roku po anonimowym telefonie. Dzwoniący powiedział, że podłożenie bomby w sądzie jest protestem przeciwko podpisaniu umowy ACTA. Tego samego dnia w Tarnowie odbyła się manifestacja przeciwko ACTA zorganizowana przez pana Litwina. W związku z tym policja, pytając wszystkich, którzy mogą pomóc w znalezieniu sprawcy, chce zadać pytanie także panu Litwinowi, czy nie ma jakichkolwiek informacji mogących ułatwić wykrycie sprawcy fałszywego alarmu. Pan poseł Paweł Zalewski. Dziękuję bardzo. Panie premierze, szanowni państwo, ja bardzo sobie cenię możliwość udziału w tej dyskusji, dlatego że za chwilę w Komisji Handlu Zagranicznego rozpoczniemy debatę nad rekomendacją dla Plenum Parlamentu Europejskiego, co z ACTA zrobić. I każdy państwa głos tutaj wypowiedziany jest dla mnie niezwykle ważny. Ja chciałem prosić o głos nie tylko po to, żeby przedstawić pracę w Parlamencie Europejskim, jak one dalej będą wyglądały, czyli nie tylko odpowiedzieć na pytania, ale także jako uczestnik tej debaty. Otóż jesteśmy tutaj dlatego, że umowa, która w dużej mierze, czy też największej mierze według wszelkich analiz prawnych, które otrzymywaliśmy z Komisji Europejskiej, iż nie zagraża w żaden sposób prawom obywatelskim, została odebrana jako umowa, która jakby w największym stopniu tym prawom obywatelskim zagraża. I rozmowa ta ma sens i konsultacje te będą miały sens, ponieważ musimy wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z najbardziej istotnymi wartościami, które w Polsce i w Europie konstytuują społeczeństwo obywatelskie. No to jest rzecz oczywista. Chciałem powiedzieć, że ta umowa budziła kontrowersje w Komisji Handlu Międzynarodowego. Otóż głównie dotyczyły te kontrowersje tajności obradowania i INTA, podobnie jak polski rząd, występował o to, aby posłowie mieli prawo zaznajomienia się z tekstem negocjowanym. Przez długi czas ten tekst nie był przekazywany posłom. Podobnie jak rozumiem, problemy z dostępem do tego dokumentu miał polski rząd i inne rządy Unii Europejskiej, bo mechanizm negocjacji przez Komisję Europejską umów międzynarodowych polega na tym, że Rada Europejska, w skład której wchodzą członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, przedstawia ogólny mandat Komisji Europejskiej do negocjacji, a następnie komisja, negocjując, konsultuje się w większym bądź mniejszym stopniu, ale ona jest gospodarzem tego procesu, po czym przedstawia dokumenty na odpowiednim poziomie już wynegocjowania krajom członkowskim. Stąd rozumiem, że Ministerstwo Kultury mogło mieć trudności z dostępem do tego dokumentu, tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich internautów, przede wszystkich także posłów do Parlamentu Europejskiego. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ja rozumiem, iż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ja też jako poseł trzech kadencji byłem przyzwyczajony do innego mechanizmu konsultowania, tworzenia prawa. Jak tworzymy ustawę, to jest stosunkowo proste. Mamy projekt, który wychodzi z rządu, na różnych etapach odbywają się konsultacje społeczne, które są prawnie opisane. A następnie przechodzi on do Sejmu, tam również komisja w sposób jawny dyskutuje nad ustawą, każdy może się wypowiedzieć, dyskutuje o tym również prasa. W sytuacji umów międzynarodowych, szczególnie gdy bierze w tych umowach tylu partnerów, tego typu mechanizm tak naprawdę możliwy jest dopiero teraz, kiedy mamy dokument i kiedy rozpoczynamy proces także w parlamencie, to znaczy ratyfikacja, czy ten czas od ujawnienia się dokumentu, de facto jego podpisania do ratyfikacji, to jest ten moment,
na konsultacje społeczne, także w Parlamencie Europejskim, a może nawet powiedziałbym, tutaj nie chciałbym moich kolegów z polskiego Sejmu w żaden sposób jakby ich znaczenie umniejszać, ale przede wszystkim w Parlamencie Europejskim. Bo teraz wracając do pytania, jak to będzie wyglądało. Otóż 1 marca zaczynamy warsztaty na temat akta i mam nadzieję, że w tych warsztatach będą mogli wziąć udział także przedstawiciele polskich organizacji zajmujących się wolnością w internecie. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo będę chciał, żeby te instytucje wzięły w tym, żeby te organizacje, te osoby wzięły w tym udział. Przeważnie tego typu warsztaty są transmitowane w internecie, a więc mam nadzieję, że i tak w tym przypadku będzie, a więc Państwo będziecie mieli dostęp w języku polskim do treści tych warsztatów. Potem będzie miała miejsce dyskusja, w której Państwo weźmiecie udział, dlatego że ja umówiłem się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej do Spraw Handlu, że wszystkie pytania, które pojawią się w Polsce, ja im przekażę i oni na nie odpowiedzą. Zobaczymy, jaka będzie jakość odpowiedzi. To jest znak zapytania. Nie zawsze ta jakość jest satysfakcjonująca, ale mam zobowiązanie, że te odpowiedzi będą miały miejsce. Do tej pory, jeżeli ja byłem zwolennikiem akta, to chcę powiedzieć, co to oznacza dla mnie. Otóż ja jestem przeciwko podróbkom i piractwu, które jest stosowane nie przede wszystkim w sieci, ale w świecie rzeczywistym, w handlu i ta umowa może zwiększyć zakres ochrony producentów, którzy legalnie wytwarzają swoje towary. Natomiast jeżeli okazałoby się, że ACTA jest umową, która knebluje internet albo która działa przeciwko wolnościom obywatelskim, to będę przeciwko tej umowie. Wszystkie zapewnienia dzisiaj, wszystkie analizy prawne, które otrzymywaliśmy, wskazywały na to, że te wątpliwości, które się pojawiają i pojawiały, nie mają odniesienia do rzeczywistości. To znaczy, że nie zmienią prawa ani polskiego, ani międzynarodowego. Pani zapytała się, jakie są kryteria, aby uznać, że ten dokument jest nie do przyjęcia. Ja mogę powiedzieć o sobie. Dla mnie na przykład takim kryterium będzie konieczność zmiany dyrektywy dotyczącej handlu w internecie w taki sposób, aby prowajderzy internetowi mieli ten internet prewencyjnie inwigilować. Bo to nie jest dzisiaj tak, zgodnie z dyrektywą e-commerce, że ci operatorzy internetowi są w ogóle nieodpowiedzialni za to, co się tam dzieje. Oni pewien zakres odpowiedzialności już dzisiaj posiadają, ale rozumiem, że to nie jest dla nich problem. To jest pytanie zresztą do tych, którzy są na sali. Niemniej jednak na pewno byłbym przeciwny sytuacji takiej, w której stworzylibyśmy system prewencyjnej inwigilacji internetu. To musiałoby wymagać zmiany dyrektywy e-commerce. Z drugiej strony mamy wszystkie gwarancje ze strony głównego negocjatora umowy ACTA w imieniu Unii Europejskiej, także komisarza de Guchta, który jest właściwym komisarzem dla tej umowy, czyli komisarzem handlu, że ta dyrektywa nie będzie zmieniona. Niemniej, jeżeli są wątpliwości, jeżeli może być tak, że urzędnicy nie dostrzegli czegoś, co będą musieli zrobić jednak, temu musimy się przyjrzeć. I jestem głęboko przekonany, panie premierze, że naszą dyskusję znakomicie ułatwiłaby sytuacja, w której mielibyśmy do czynienia z poważnymi, głębokimi analizami prawnymi akty dokonanymi przez wiodące instytucje akademickie. Jeżeli takie analizy są, to one nie są niestety dostępne. Ja na przykład o nie pytałem, prosiłem, no jakoś nie dostałem. Miałem kilka analiz dokonanych przez, akurat nie przez polskie instytucje, ale te analizy są potrzebne po to, żebyśmy mieli jakiś wspólny punkt wyjścia, to znaczy żebyśmy wiedzieli, jak należy interpretować poszczególne zapisy, w jaki sposób się do nich odnosić z punktu widzenia prawa europejskiego i prawa polskiego. Ja nie jestem prawnikiem, znakomita większość państwa tutaj nie jest prawnikami, ale musimy mieć jakąś podstawę do tego.
I chcę powiedzieć, że razem z tymi ludźmi, którzy chronią wolności w internecie, panie pośle, będę kończył, będę konsultował się, oni będą obecni na każdym etapie moich prac w komisji INTA i będą również widzieli, jak te prace przebiegają. I teraz kończę, panie ministrze, w sposób następujący. Przecież wy macie w Europarlamencie 2 minuty na wystąpienie. Paweł, jak to jest możliwe, że tutaj się tak wyżywasz na ludziach? No? Panie premierze, rzeczywiście w tym momencie przypomniałem sobie polskie zwyczaje sejmowe. No, ma pan rację. Ale to już kończąc w takim razie. Co może zrobić Parlament Europejski? Otóż Parlament Europejski może ratyfikować tę umowę, może jej nie ratyfikować. Ale zarazem może zrobić to samo, co zrobił z umową dotyczącą SWIFT-u, czyli przekazywania danych bankowych ze Stanami Zjednoczonymi. Może jej nie ratyfikować, wskazując na te elementy, które powinny być renegocjowane komisji po to, żeby ona te renegocjacje podjęła. A sytuacja jest taka. Są 3 tak naprawdę podmioty, które są decydujące w tym. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia. Ja jestem przekonany, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, w której będziemy musieli renegocjować, a powtarzam, ja tutaj niczego nie przesądzam, zobaczymy, to będzie możliwe. I wierzę głęboko, że te konsultacje w Parlamencie Europejskim będą trwały dłużej niż 3 miesiące, bo to jest tak naprawdę za krótki czas na to. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam było prawo repliki. Bardzo proszę. Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Okej. Okay. Maciej Budzich, bloger, reprezentuje siebie. Bardzo dziękuję za ten głos i chciałem, nawiązując do tego, zapytać o kierunek i stanowisko rządu w tej sprawie, bo przyznam szczerze, mam lekki zamęt. Czy cel naszych spotkań i kierunek to jest, aby doprowadzić do odrzucenia i rezygnacji z ACTA, czy przekonanie nas, że jednak również tymi warsztatami, że jednak ACTA jest dobre? Bo ja też nie jestem prawnikiem, ale czytałem i analizowałem wiele analiz prawnych przez organizacje pozarządowe i one są sprzeczne jednak ze stanowiskiem, które pan tutaj reprezentował. I ja mam wątpliwości. I jeszcze do tych wątpliwości, jeżeli przyjmiemy stanowisko, że strona rządowa chce nas przekonać do tego, nasuwają mi się, kiedy słyszę o tym, że Polska jednak sprzeciwiała się pewnym punktom tej ustawy, uznając jej za zbyt rygorystyczne. Skoro były te one zbyt rygorystyczne, to być może świadczą o jeszcze gorszych intencjach lobbystów tej ustawy niż sobie podejrzewamy, więc kierunek negocjacji naszych spotkań, czy rezygnujemy, czy staramy się przekonać i chcecie nas przekonać, że ustawa jest, że ACTA jest dobra, no, nasuwa mi pewne wątpliwości i chciałbym mieć w tej sprawie jasność. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pan minister Szpunar. Były pytania dotyczące mechanizmów traktatowych, a także tych tak zwanych dokumentów okołotraktatowych, jaką one pełnią rolę. Bardzo proszę, wiceminister spraw zagranicznych, pan Maciej Szpunar. Szanowni Państwo, ja odniosę się do tych kwestii, które związane są w ogóle, odniosę się do tych kwestii, które są związane z samym trybem ratyfikacji akta. Otóż pojawił się w dyskusji taki wątek, że podpisanie oznacza już to, że Polska jest związana. Absolutnie tak nie jest. Podpisanie jest pierwszym dopiero elementem całego ciągu czynności, które muszą być dokonane w trakcie procesu ratyfikacji. Nie ma czegoś takiego jak wycofanie się z podpisania. Jeżeli państwo nie chce podpisywać umowy, znaczy nie chce się związać umową, którą podpisało, to po prostu jej nie ratyfikuje i dyskusja jest skończona. Także to jest niezwykle ważna rzecz, że to, o czym wspomniał pan premier, że zawieszamy ratyfikację po to, aby rzeczywiście przedyskutować wszystko, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat skutków związania się przez Polski tą umową, ale do tego, żeby Polska się z nią związała, to musi być cały dalszy ciąg czynności dokonanych. Co jest istotne, państwo powoływali się na artykuł 41 akta mówiący o wycofaniu się państwa, o odstąpieniu od umowy. Otóż to zachodziłoby tylko wtedy, kiedy ta umowa stałaby się dla Polski wiążąca. Wtedy moglibyśmy się od niej odstąpić. Natomiast w momencie, kiedy ona nie jest częścią porządku prawnego polskiego, Polska się umową nie związała, taka potrzeba w ogóle nie zachodzi. Było też pytanie dotyczące konwencji wiedeńskiej. To jeden z panów bardzo szczegółowo odniósł się do
dwóch przepisów konwencji wiedeńskiej, artykułu 32 i 31 i dokumentów okołotraktatowych. Rzeczywiście tak jest, że przy interpretacji umowy międzynarodowej, ale to powtarzam, artykuł 32 konwencji mówi tylko o tych postanowieniach, które budzą wątpliwości. Można się odwoływać do dokumentów związanych z przygotowaniem umowy, ale absolutnie nie są to dokumenty takie jak mandat negocjacyjny. Mandat nie jest ujawniany, dlatego że no, każda strona nie chce ujawniać swojej strategii negocjacyjnej. I w żadnym wypadku nikt nie będzie odwoływał się do mandatów jednej ze stron po to, żeby interpretować postanowienia tejże umowy. I ostatnia rzecz, ogólna zasada wykładni umów międzynarodowych to jest artykuł 31 tej konwencji. Pan powołał tylko 32, natomiast 31 jest ważniejszy, bo to jest ogólna zasada, która stanowi, że umowy należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisać użytym w nim wyrazom w ich kontekście oraz w świetle jego przedmiotu i celu. Także tutaj proszę się nie obawiać, że w jakiś inny sposób ktoś będzie chciał w przyszłości, jeżeli on w ogóle ta umowa będzie obowiązywała, osiągać skutek polegający na tym, że ktoś będzie chciał wypaczyć sens sformułowań, jakie są w tej chwili zamieszczone w umowie ACTA. W umowie, która, jak jeszcze raz powiedziałem, nie jest częścią polskiego porządku prawnego, Polska nie jest z nią w żaden sposób związana. Procedura ratyfikacyjna jest na samym początku i jest ona wstrzymana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan minister Ostrowski. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem uzupełnić wypowiedź pana ministra i dodać, że zdajemy sobie sprawę, bo to jest absolutnie normalna rzecz, że umowy międzynarodowe, traktaty są pisane językiem ogólnym. Taka jest, bym powiedział, tradycja. Popatrzcie państwo na porozumienie TRIPS, popatrzcie państwo na porozumienie WIPO, na WTO. One wszystkie są pisane podobnym językiem. Więc zdajemy sobie sprawę, że tak jak państwo wspomnieli, na przykład tutaj na IRC-u się pojawia pytanie dotyczące artykułu 35 ustępu 2, który mówi o bliskiej współpracy między stronami i między innymi podmiotami niebędącymi stronami. Czy na przykład o artykule 26, prawda, gdzie też pojawia się pytanie, co to znaczy odpowiednie przypadki. Więc tych przykładów oczywiście jest mnóstwo, one się cały czas pojawiają. To nie jest jakiś, bym powiedział, zamierzony cel ACTA. I właśnie zgodnie z konwencją wiedeńską, tak jak powiedział pan minister, proponujemy, żeby zgodnie z założeniami tam przedstawionymi te punkty interpretować. Moim zdaniem, tak jak przeczytaliśmy w tę i we w te wszystkie punkty, one nie powinny budzić kontrowersji. Punkt 6.4 to chyba dosyć ważny punkt, bo artykuł 6 ustęp 4, o tym się bardzo często mówi. To chciałem tylko zaznaczyć, że to jest postanowienie tak zwane negatywne, czyli zastrzegające prawa poszczególnych stron do niewprowadzania danych rozwiązań. On nie narzuca, tak jak wiele innych przypadków, tak jak 27.4, on nie narzuca polskiej stronie konkretnych rozwiązań. Te kwestie są pozostawione decyzji poszczególnych krajów. I na koniec chciałem tylko dodać, bo to też pojawiało się w pytaniach państw dotyczących procesu ratyfikacji w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili trwa dyskusja w Stanach Zjednoczonych, czy umowy typu ACTA w ogóle podlegają ratyfikacji, czy nie. Ta dyskusja nie dotyczy, bym powiedział, przystąpienia Stanów Zjednoczonych czy nieprzystąpienia do umowy, tylko jaki jest proces wewnętrzny przyjmowania tego typu dokumentów. Akurat Biały Dom stoi na stanowisku, że nie trzeba prowadzić ratyfikacji. Niektórzy senatorowie twierdzą, że trzeba. Dyskusja jest w toku, ale jest to, bym powiedział, dyskusja wewnętrzna dotycząca procesów w danym kraju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest prawo repliki. Pan szef Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pan minister Wiewiórowski.
tylko uzupełnienie, bardzo podobne do tego, które było w sobotę podczas dyskusji w Gdańsku a propos tej ratyfikacji w Stanach Zjednoczonych. To nie do końca jest tak, że tam nie ma konieczności ratyfikacji, natomiast w Stanach Zjednoczonych są trzy rodzaje aktów prawa międzynarodowego, z których traktaty podlegają ratyfikacji za zgodą Senatu, natomiast umowy handlowe są wliczane najczęściej do tak zwanych executive agreements i executive agreements są ratyfikowane przez samego prezydenta. To jest tak, że faktycznie następuje proces ratyfikacji, tak? Natomiast nie ma udziału w nim Senatu jako organu. Czyli po to też użyto sformułowania umowa handlowa w tytule tego aktu prawnego, żeby nie trzeba go było poddawać pod decyzję Senatu. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, pan minister. Dzień dobry Państwu, Mariusz Haładny, Ministerstwo Gospodarki. To jeśli chodzi o ten aspekt gospodarczy, to akta w czasie prac w Brukseli rozpatrywana była z punktu widzenia ograniczenia właśnie strat, na jakie narażeni są polscy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy europejscy również z tytułu takich zjawisk jak piractwo czy podrabianie towarów. Ponieważ analizy wskazywały, że akta nie wymaga zmian w prawie polskim, dlatego też dokument procedowany był jakby z punktu widzenia właśnie wręcz ochrony krajowych, praw krajowych przedsiębiorców w kontekście tych relacji międzynarodowych. I tutaj przepraszam, i tutaj właśnie też jakby istotną informacją jest, że prawo własności intelektualnej w Unii Europejskiej, czy w krajach Unii Europejskiej stanowi jakby kluczowe aktywo tej gospodarki w tym sektorze. W tych sektorach kreatywnych działa około 1,5 miliona europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego jakby ten aspekt był głównie brany pod uwagę przy negocjacjach, przy pracach. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego jeszcze jeden aspekt, jakbym chciał zwrócić tutaj uwagę, że minister gospodarki popiera też poszerzanie zakresu wolności gospodarczej poprzez upowszechnianie nowych modelów jakby biznesowych, które zapewniających bezpłatny, legalny dostęp do zasobów w internecie. Oczywiście pod warunkiem zachowania integralności treści, czy jakichś reklam i tak dalej. Mamy kilka przykładów takich jak wyszukiwarka Google czy Gadu. I to jest może aspekt poboczny, jeśli chodzi o tą naszą dyskusję, ale też z punktu widzenia tego gospodarczego chciałem ją podnieść. No jeśli chodzi o prawy zmiany, kwestia może zmian w prawie autorskim, tak? Jeżeli to akta nam tego nie nakazuje, to moim zdaniem właśnie cały czas otwarta i aktualna jest ta dyskusja przeprowadzenia czy zastanowienia się nad ewentualnymi zmianami w naszym prawie, które dostosowałyby prawo do rozwoju nowych technologii. To jako tylko dwa przykłady takie mogę podać, że to jest kwestia na przykład do rozważenia, rozszerzenia zakresu pojęcia dozwolony użytek, czy doprecyzowania zakresu rozpowszechniania treści, czy właśnie w tym kontekście doprecyzowania i dostosowania tych przepisów do rozwoju po prostu nowych technologii elektronicznych. Dziękuję bardzo. Czy to jest takie prawo repliki do tego, co zostało powiedziane? Bardzo proszę. Ja mam tutaj pytanie. Artykuł 40 podpunkt 2 mówi o tym, że umowa wchodzi w życie w odniesieniu do każdego sygnatariusza, który złożył swój dokument do ratyfikacji. Więc jak można mówić o ochronie praw polskich przedsiębiorców, polskich twórców, artystów, wykonawców, w momencie, kiedy dana umowa nie jest ratyfikowana w danym państwie. Jeżeli Stany Zjednoczone prowadzą debatę, jak pan stwierdził, według mnie agencje prasowe przedstawiły na chwilę obecną oficjalne stanowisko w tej sprawie, że Stany Zjednoczone nie zamierzają jej w ogóle ratyfikować, no to skoro ratyfikacja nie nastąpi, więc umowa ACTA tak naprawdę nie obowiązuje kraje, które ich nie ratyfikowały. Więc jak ma się to do ochrony praw autorskich na rzecz Polski w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, które nie dokonają ratyfikacji. Bo to, że Stany Zjednoczone jak najbardziej są stroną tej umowy, to wcale nie oznacza, że one zgodzą się, aby te postanowienia umowy tyczyły się również ich. Dziękuję. Pan minister Szpunar, bardzo proszę o wyjaśnienie jeszcze tej kwestii prawnej. Dziękuję. Pan odwołał się do artykułu 40 akta.
ona stanowi, że umowa wchodzi w życie po dacie złożenia 6 dokumentu ratyfikacyjnego, ale tylko wchodzi w życie tylko wobec tych państw, które ratyfikują umowę. Także co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś, kto nie ratyfikuje umowy, nawet jeżeli ona wejdzie w życie, to w tym państwie ona nie obowiązuje, państwo nie jest wtedy związane. Dziękuję. Ponieważ trwa teraz ta runda rządowa, więc ja pozwolę sobie odpowiedzieć na te pytania, które były kierowane między innymi do mnie i do naszego resortu. Chciałbym państwu powiedzieć, że będziemy chcieli wykorzystać taki portal konsultacyjny, który w organizacjach pozarządowych funkcjonował, Mam Zdanie, gdzie jest stosunkowo proste wejście i na nim, przynajmniej na początek naszego resortu, projekty konsultować, dając prawo zgłaszania komentarzy i wypowiedzi, patrząc oczywiście, jaki jest generalny efekt. Myślimy również o tym, żeby stosunkowo szybko, tu otrzymałem informację, że w ciągu miesiąca, ale jestem dosyć ostrożny, więc zobaczymy praktycznie, jak to wyjdzie, zastosować między innymi taki mechanizm, jaki stosuje w konsultacjach swoich różnych dokumentów Komisja Europejska w takim modelu like-dislike, który pozwala wypowiedzieć się i ocenić, podoba się, nie podoba, akceptuje, nie akceptuje każdy artykuł proponowanego rozwiązania. To są te rzeczy, które chcielibyśmy w najbliższych kilkunastu tygodniach wprowadzić w życie. Oczywiście nie rezygnując z tych form konsultacyjnych, które do tej pory funkcjonowały. Tak jak powiedział pan premier na początku, wydaje się, że pewnie przez jakiś czas będziemy jeszcze posługiwali się bardzo różnymi sposobami i formami wymieniania się poglądami i stanowiskami w odniesieniu do różnych projektów. Czyli będą to i stanowiska na pismach, i mogą to być spotkania bezpośrednie. Ja mówię tutaj o tym obszarze internetowym. I będą mogły to być te konsultacje związane z platformami konsultacyjnymi. Na ukończeniu są prace. Chyba został rozstrzygnięty przetarg w Ministerstwie Gospodarki, tam gdzie będzie taki model pełnych konsultacji. Jeśli pan minister wie, kiedy on realnie mógłby wejść w życie, to poprosimy jeszcze zaraz o uzupełnienie tej informacji. To a propos tych wszystkich kwestii związanych z dyskusjami. Również opracowaliśmy, bo to dla problemów, jakie państwo poruszacie, tu odnoszę się do tych osób, które mówiły o spojrzeniu w przyszłość. Opracowaliśmy taki zestaw 10 obszarów, o których w najbliższym czasie warto, czy nawet nie tyle warto, trzeba zacząć debatę. To jest po pierwsze wdrażanie unijnej dyrektywy audiowizualnej w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie, bo jak państwo pamiętacie, ta część tej dyrektywy audiowizualnej nie była wdrożona w proces legislacyjny, tylko objął część tej dyrektywy. Drugie to jest dostosowanie systemu praw autorskich i praw pokrewnych do realiów społeczeństwa cyfrowego. Na roboczo rozmawialiśmy już z ministrem kultury o tym, że taka potrzeba jest i to zresztą jest głos, który się tutaj pojawia. Co będzie wymagało i chyba wszyscy to dostrzegamy w trakcie dzisiejszej debaty, no jakiejś umowy, dyskusji na pewno pomiędzy środowiskiem twórców a środowiskiem użytkowników, tak żeby budować jakąś równowagę. I tutaj pełna zgoda, no na świecie jest ileś modeli biznesowych, które pozwalają z jednej strony chronić prawa autorskie, a z drugiej strony zwiększać dostępność, nie mówię tutaj tylko o dostępności za darmo w domenie publicznej, ale także o innych rozwiązaniach. Przypomnę, że w ramach tej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej wprowadziliśmy zapis, który mówi o tym, że każda taka informacja może być wykorzystywana przez osoby pojedyncze, a także przez podmioty komercyjne bez żądania ze strony administracji publicznej jakiejkolwiek zapłaty. W tej ustawie również wpisaliśmy początek prac nad repozytoriami, jedno z pierwszych repozytorium dotyczące danych Głównego Urzędu Statystycznego, więc jakoś w tej drodze rzeczywiście staramy się posuwać do przodu. Trzeci obszar to jest dyskusja o utrzymaniu zasady neutralności sieci. Różne debaty unijne nas do tego zobowiązują.
Czwarty to są sposoby monitoringu sieci. Przy prawie telekomunikacyjnym warto do tego wątku wrócić, bo to z jednej strony jest także możliwość przy przejrzystym zastosowaniu prawa i przejrzystych zapisach, możliwość walki z bezprawnymi działaniami, takimi jak skanowanie portów czy dystrybucja złośliwego oprogramowania, co jak rozumiem dla nas wszystkich byłoby tutaj istotne. Piąty obszar to jest stworzenie narzędzi do walki z pornografią dziecięcą w sieci. Trwają prace unijne nad tą dyrektywą. Reprezentuje polski rząd Ministerstwo Sprawiedliwości i myślę, że w niedługim czasie powinniśmy na ten temat podjąć debatę, tak żeby szukać rozwiązań, które będą pozwalały zwalczać przestępczość, a zarazem nie ograniczały swobody w sieci. Chcę powiedzieć przy okazji, że to środowiska internetowe stworzyły program Cerber, który pozwala po analizie profilu zachowań tak określać, kto tworzy groźbę, jeśli chodzi o pedofilię. Szósty obszar tematyczny to jest retencja danych telekomunikacyjnych. Jest raport przygotowany w MSW i jest pełna otwartość, o czym mówił dzisiaj pan premier, żebyśmy znaleźli rozwiązanie, które z dzisiejszych zapisów mówiących o obowiązku dwuletniej retencji przejść na najmniejszy próg dyrektywy unijnej, czyli 6 miesięcy. Również, jak rozumiem, będziemy dyskutowali o tych konsultacjach społecznych procesów legislacyjnych online, także o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest kolejny obszar. Wreszcie, ponieważ są zgłoszone w Sejmie poprawki do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, artykuł 5a ustęp 1, więc na pewno i do tej debaty wrócimy i szykujemy założenia do ustawy o otwartych zasobach. Równocześnie chcę powiedzieć, że dwa dokumenty Komisja Europejska chce w trybie pilnym konsultować. Jedny to jest Open Data Package. Prosiliśmy w liście do ministra spraw zagranicznych, żebyśmy dostali my w Polsce czas do końca lutego na przedyskutowanie tego pakietu i drugie rozwiązanie dotyczyło, Igor? W ramach Open Data Package są dwie kwestie, które trzeba poruszyć. Po pierwsze reforma dyrektywy o dostępie do informacji publicznych, ale też druga kwestia wdrażanie w Europie koncepcji Open Access, czyli otwartego dostępu do naukowych treści, gdzie na tym etapie Komisja Europejska mówi tylko i wyłącznie o publikacji tych treści, o pewnej reformie sposobu publikacji treści naukowych. My mamy nadzieję, że w wyniku tej dyskusji, którą będziemy prowadzić, pójdziemy głębiej i zastanowimy się w ogóle nad otwarciem zasobów nie tylko naukowych, ale edukacyjnych i kultury i nie tylko na poziomie ich publikacji, ale także na poziomie reformy zasad praw autorskich i udostępniania ich zgodnie z prawem autorskim. Chcielibyśmy, żeby te dwa stanowiska w tej sprawie były wypracowane wspólnie z Państwem. Proszę patrzeć na naszą stronę internetową. I rozumiem, że z prawem repliki, tak, do tych rzeczy, o których powiedziałem, czy na inne tematy, bo nie chcę nadużywać tego prawa repliki. Bardzo proszę. Jeszcze raz Jacek Urban z naszej Gdyni. Ponieważ zajmuję się ICT od 20 lat, to podpowiedziałbym panu ministrowi no, na temat takich najprostszych mechanizmów konsultacji, czyli może newsletter, a może jakieś forum. Można by to było zrobić prawie od ręki. To taka malutka uwaga. Natomiast jeśli chodzi o te akta, to ja je przeczytałem, bo takiej odpowiedzi nie dostałem. Kto z rządu przeczytał? Całkiem niedawno w sumie. Wydaje mi się, że ta umowa w ogóle nie pasuje do XXI wieku, ale to jest moje prywatne zdanie na ten temat. Odebrałem w tym czasie taki telefon mojego znajomego, który w stoczni kiedyś strajkował w latach 80. I on mnie po prostu zapytał, znaczy poprosił mnie o takie pytanie pana premiera. Dlaczego podpisujemy coś, co ma ograniczać naszą wolność? No, skoro walczyliśmy kiedyś o tą wolność, dlaczego teraz chcemy ją ograniczać? Ja rozumiem tą wolność, że ona się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Nie rozumiem w ogóle, o co chodzi z tym podpisem w przypadku akta. Ale przepraszam, dziękuję. Najmocniej miało być prawo repliki do tych naszych wypowiedzi, nie generalne głosy. Rozumiem, że kończymy teraz część wypowiedzi po naszej stronie wypowiedzią pana premiera. Bardzo proszę.
Witam serdecznie. Arkadiusz Lefanowicz, Fundacja IT Leader Club Polska. Ja będę parafrazował oczywiście trochę tutaj kolegę z Polskiego Towarzystwa Informatycznego i tutaj pana ministra, bo kompetencyjnie o tym chcę rozmawiać. Bardzo ważna kwestia w tej całej rozmowie na temat akty i tego, co się dzieje. Chodzi o bezpieczeństwo informacji. Jesteśmy jako fundacja wspólnie z Instytutem Stevensona ze Stanów Zjednoczonych po badaniach tak naprawdę również jedna z wielkich firm doradczych, że stoimy tak naprawdę w takiej sytuacji, że dostęp do informacji tak naprawdę jest zagrożony. Jest wielka deregulacja tak naprawdę, jeśli chodzi o zabezpieczania systemów teleinformatycznych w firmach i przedsiębiorstwach tak naprawdę, a to jest główny problem właśnie wycieku własności intelektualnej do internetu tak naprawdę. I tu chciałbym, panie ministrze, jeśli można oczywiście, ja mówię, ja będę trochę to z innej strony udzielał nawet i poparcia albo i wsparcia takiego merytorycznego, ponieważ ja reprezentuję fundację, która integruje bardzo dużą część polskich liderów IT. To jest totalna wiedza. My wiemy, jak to zrobić albo wiemy, na co zwrócić uwagę, aby prace ministerstwa też poszły w tym kierunku. Jest bardzo duży problem z bezpieczeństwem teleinformatycznym i mamy to udokumentowane, tak? Tak więc to tylko jeśli chodzi o te prace ministerstwa. Tak więc my tutaj jak najbardziej chcemy po prostu pomóc. Dziękuję, panie premierze. Ja bardzo krótko, ale też czuję się wywołany, bo tak zerkam tam w stronę Twittera i jest dużo wpisów, że siedzę tutaj, wyglądam na gościa, do którego już nic nie dociera. Nawet ktoś pisał, że prawdopodobnie myślę tylko o tym, jak haratnąć w gałę, co jest absolutnie nieprawdziwe. Staram się być skupiony, bo podejrzewam, że trochę naszych nieszczęść wynika też z tego faktu, że jestem na tle wiedzy większości z was zaproszonych do tej debaty pewnie trochę zapóźniony. I to też być może wstąpiło właśnie pewną wrażliwość, ale ponieważ właśnie tam wyczytałem, że w sumie to miała być też jakaś informacja od nas i ode mnie. Więc chcę powiedzieć tak, co do konkretnego pytania o referendum. Pytanie, szczególnie w tym dzisiejszym nastroju o to, czy jesteś za akta, czy przeciw akta, ja znam odpowiedź. Oczywiście odrębnym pytaniem jest, ale ja wcale nie jestem pewien, czy za kilka miesięcy po tym, jak będziemy rozmawiali, ja będę gorącym rzecznikiem i adwokatem akta. Bo ja zakładam, że właśnie po to mamy się spotykać. Nie żebym ja was przekonał do akta. Nie żebyście mnie zmusili do wycofania podpisu. Tylko żebyście wy wysłuchali naszych argumentów i wczytali się w dokumenty, a nie tylko w swoje obawy i lęki. I żebyśmy my wsłuchali się w wasze wrażliwości i wasze oczekiwania. Bo być może, czy prawdopodobnie w wielu sprawach możecie mieć więcej racji, niż do tej pory nam się wydawało. I jak rozumiem, wychodzimy z etapu, powiedziałbym, wzajemnej brutalności. Wy jako brutalno odczytaliście, delikatnie mówiąc, niepełne konsultacje Zdrojewskiego. To znaczy, że konsultowano jakby jedną stronę w sporze, wśród licznych sporów ten spór jest dość wyraźny, to znaczy przynajmniej wśród niektórych twórców i użytkowników. Wy dość brutalnie w niektórych miejscach pokazaliście nam, co o nas myślicie i znaczy mi głowa spuchła od niektórych argumentów. I także no, jesteśmy moim zdaniem dokładnie w tym momencie, kiedy można by zawiesić te bardziej jakby twarde i brutalne i nie zawsze merytoryczne argumenty, tylko powiedzieć sobie, nikt na razie nie ma monopolu na rację i nie ma 100% racji. My mieliśmy może trochę za dużo arogancji, wy może trochę za dużo nieufności i lęków co do spraw, które być może nie mają miejsca. Więc musimy zbliżyć na razie swoje stanowisko na poziomie faktów. To znaczy rzeczą dla mnie najważniejszą jest, żebyśmy ustalili przynajmniej, nawet jeśli to będzie nieduża przestrzeń, ale żeby jakąś przestrzeń uwolnić od wzajemnej nieufności czy niechęci i żeby zostały wyspecyfikowane jakieś fakty, które nie podlegają dyskusji. I wiem, że dzisiejsze spotkanie nie wystarczy, bo jak kolega pyta po raz kolejny o ten amerykański jakby sposób ratyfikacji i zgłasza tutaj obawy bliską pewności, że Amerykanie mówią, że w ogóle nie zamierzają ratyfikować, no to, a my tu pana przekonujemy, chyba dysponując wiedzą, że jest dokładnie odwrotnie. Znaczy Amerykanie chcą to tak szybko przepchnąć, że zastanawiają się na najprostszą drogą osiągnięcia statusu prawnego dla tego dokumentu. A więc spór tam jest o to, czy on musi być ratyfikowany, szczególnie tam, gdzie Obama nie ma większości.
a nie czy sam dokument ma wejść w życie, tylko jakiego trybu użyć, żeby akta weszły w życie w Stanach Zjednoczonych. Chcę powiedzieć, że co do niektórych intencji, jestem absolutnie przekonany, mamy je wspólne. Znaczy nie wyobrażam sobie, jakiś urzędnik może to zrobić przez głupotę. W historii zdarzają się fatalne decyzje, nie ze złej woli, tylko dlatego, że ktoś czegoś nie rozumie. I oczywiście nie można wykluczyć, że w Polsce jeszcze parę razy taka rzecz się zdarzy. Ale na pewno nie mamy intencji, aby wprowadzać w życie jakiekolwiek przepisy, które wprowadzą asymetrię pomiędzy polskimi obywatelami, państwem polskim, a innym państwem, nawet jeśli to są Stany Zjednoczone. Znaczy to mogę, znaczy i jeśli będziemy potrzebowali wielu miesięcy, to okej, poświęcimy na to wiele miesięcy, ale na pewno nie dopuścimy i nie musicie mnie do tego namawiać, aby umowne koncerny amerykańskie miały swobodę ścigania polskich obywateli w asymetrii do naszych możliwości wobec amerykańskich obywateli i w asymetrii do naszego prawa czy naszego obyczaju. Znaczy nie wchodzi w rachubę. W ostatnich 4 latach w różnych sytuacjach, jak trzeba się było stawiać także największym przyjaciołom, to staraliśmy się to robić i bez uszczerbku jakiegoś. Ani im korona z głowy nie spadła, ani nam się nic złego nie stało. Więc symetria bez dwóch zdań. Po drugie, jeśli szukamy zbiorowej, publicznej odpowiedzi na pytania, to nie stawiajmy pytań zbyt prostych. Czy jesteś za, czy przeciw akta? Dzisiaj wydaje mi się pytaniem zbyt prostym. Bo ja zaproponuję referendum. Czy jesteś za swobodą handlu podróbkami i piractwem? I też wygram to referendum. Albo czy jesteśmy za wprowadzeniem przepisów, które skutecznie pozwolą ścigać przestępstwa w sieci? I być może wygram to referendum. W związku z tym, ja uważam, że za proste pytania dają nieprawdziwe odpowiedzi, bezużyteczne odpowiedzi. Chciałbym, żebyśmy... Było parę tych pytań o kryterium, w jakim momencie my dojdziemy do tego momentu, że powiemy tak dla akta albo nie dla akta. A więc o symetrii już mówiłem. Po drugie, musimy rozstrzygnąć. Mi się wydaje, znaczy ja jestem prawie pewien, znaczy nie będę mówił o 100%, pamiętając to powiedzenie, które Miłosz kiedyś tam przytaczał. Co się sądzi o ludziach, którzy są przekonani, że mają 100% racji. Nie mam takiego przekonania, ale... Jestem prawie pewien, że polskie prawo krajowe, podobnie jak prawo przygniatającej większości państw Unii Europejskiej, jest w konsekwencjach dużo surowsze niż to, o czym mówią akta. Jeśli zdarzają się rzeczy, które bulwersują użytkowników internetu, bo związane są z opresją ze strony państwa, to one się zdarzają, chociaż akta nie weszły. Nie wiem, który tu z kolegów, pan. Na początku wspomniał między innymi o zatrzymaniu sieci, bywają zatrzymania ludzi, przesłuchania wtedy, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem w internecie albo domniemaniem przestępstwa. Otóż naprawdę poświęciłem na to sporo czasu, chociaż nie jestem tu 100% profesjonalistą i jestem prawie pewien, że ustawa z 2007 roku, tu w Polsce, jednomyślnie przyjęta przez cały Sejm, i nie wzbudziła ona żadnych reakcji. Nie było ani manifestacji, ani protestów organizacji zrzeszających użytkowników internetu. W moim przekonaniu ta ustawa w swoich konsekwencjach jest dużo bardziej opresyjna wobec użytkowników internetu, niż by to wynikało z jakiegokolwiek przepisu akta. Na tym, znaczy, ja mam z tym problem. Znaczy, co takiego się stało, że żyjemy 4 lata pod rządami ustawy i innych ustaw, które uczyniły polskie prawo bardziej opresyjne wobec użytkowników internetu, wobec których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo, niż to wynika z akta. I ona nie budziła, znaczy jakiś, rozmawialiśmy o tym w czasie spotkań. Nie, ale na to zaraz odpowiem, ale chcę tylko, ja musimy siebie jakoś nawzajem zrozumieć, bo ja nie ukrywam, ja nie rozumiem, dlaczego przez 4 lata działania prawa bardziej opresyjnego niż to wynika z akta, tu na gruncie krajowym nie było protestów, a teraz są. To znaczy, ja wychodzę z założenia, pomijając fakt, że akta są tak spektakularne i naruszyły, czy mogą naruszyć tak istotne interesy publiczne, ale także finansowe, że to eksplodowało też z trochę innych powodów, a nie tylko z tego tytułu, że internauci chcą mieć bardzo szeroki zakres wolności w internecie. To samo w sobie nie jest grzechem, ale dlaczego ja do tego ciągle wracam? Bo z tego by wynikało, i to jest na mój rozum, ale i po to poświęcimy też dyskusję temu, wielomiesięczną, jak będzie trzeba, że może nie akta są problemem,
A dużo większym problemem, pozytywnym lub negatywnym, jest krajowe prawo. Znaczy, bo my, być może my powinniśmy na serio jednak zastanowić się na tym, jak ma wyglądać polskie ustawodawstwo dotyczące wolności i bezpieczeństwa użytkowników internetu. Pański postulat, żeby wycofać podpis, już został, nie wiem, czy pan już był na sali, z powrotem zweryfikowany. Procedura międzynarodowa nie przewiduje wycofania podpisu na tym etapie. Możemy nie ratyfikować w Sejmie, rząd może nie przesłać później do prezydenta, prezydent może nie podpisać, a jak prezydent na końcu podpisze i ratyfikujemy, to wtedy wchodzi w grę użycie tego artykułu, o którym pan mówi, to znaczy wycofanie się z działania tego. Także też chcę was zapewnić po raz 56 i błagam, tego już nie poruszajmy. Na tym etapie jesteśmy wszyscy bezpieczni. Nie ma akta w Polsce w tej chwili. Dlaczego zostało podpisane? Ponieważ w dniu, w którym podpisywaliśmy, wszystkie argumenty w mojej ocenie i ministrów, którzy się tym zajmowali, mówiły nam, że akta są przedsięwzięciem na rzecz ścigania podróbek i piractwa i nie zagrażają prawom obywatelskim. Tego dotyczyły wszystkie dostępne nam ekspertyzy na poziomie europejskim i krajowym. Więc nie było powodu, poza istotnym, ale nie, który dla nas nie może być kluczowy w podejmowaniu decyzji państwowych, a więc zaczynający się protest, wówczas, jeszcze raz powtórzę, wtedy kiedy rząd to podpisywał o charakterze mniej powszechnym, a bardziej powiedziałbym wybiórczym i takim drastycznym, więc mówiłem uczciwie i uczciwie to powtórzę. My nie możemy zmieniać i nie będziemy zmieniać naszych decyzji tylko dlatego, że ktoś protestuje, tylko musimy wiedzieć, że ten protest ma jakieś uzasadnienie. I dzisiaj jestem przekonany, że ten protest ma uzasadnienie, co nie znaczy, że protestujący mają 100 czy 50% racji. Musimy do tego wspólnie dojść. I na to mamy czas. Nic Polsce, polskim internautom do czasu, dopóki nie znajdziemy tego wspólnego języka, nie grozi. Ale istotą problemu i uważam, że rzecznicy użytkowników internetu nie uciekną od tego problemu. Jest pytanie, czy regulować internet? Pan tutaj wspomniał o tym, że politycy i koncerny i inne złe moce wkraczają w świat internetu, świat wirtualny z regulacjami, które zaczynają grodzić, a więc dewastować internet. Problem polega na tym, i dobrze o tym wiecie, że internet zassał także bardzo dużą część realu jakby. Bo to już nie jest ten romantyczny internet, który pan zakładał. To jest internet, w którym odbywają się także całkiem realne interesy, brzydkie rzeczy, przestępstwa, fajne rzeczy, genialne rzeczy. Wszystko jak w realu. Znaczy właściwie od A do Z. I w związku z tym jest pytanie, czy my podzielimy przestrzeń nie tylko w Polsce na realną, gdzie są regulacje, gdzie policja identyfikuje podejrzanego przestępstwo, etc. I na część wirtualną, gdzie tych regulacji nie ma, ponieważ internet też obyczajowo stał się sferą dużo większej wolności, czy też uświadomimy sobie, że prawdopodobnie musimy zacząć zmieniać przepisy i w realu, i w rzeczywistości wirtualnej. Bo już właściwie nie sposób oddzielić jednego od drugiego. Ja przecież dobrze wiem, że internauta, użytkownik internetu, będąc w internecie, tak cieszy się wolnością, swobodą dostępu i tak się boi, że mu się to zabierze. I że użytkownik internetu nie powinien się męczyć jakby w każdym momencie użytkowania internetu męczyć się taką kalkulacją, jestem legalny czy nielegalny, będę ścigany za to, czy... Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że potrzebujemy reguł prostych, elementarnych, których świadomość będzie jakby bezproblemowa, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie jesteśmy z tym gotowi. I nie w akta, tylko w tysiącach przepisów krajowych w Polsce i w każdym państwie Unii Europejskiej. Polska nie jest tutaj ewenementem negatywnym, przecież dobrze o tym wiecie. Ściganie internauty, użytkownika, który narusza prawa własności, i nie mówię o prowajderach, tylko o użytkowniku, w Wielkiej Brytanii jest bez porównania surowsze i szybsze i skuteczniejsze niż w Polsce. Pytanie, przepraszam i bardzo. Ja kończę. Czyli ja, ponieważ ja też często byłem w roli człowieka, który jakby zarabia z tytułu, że jest twórcą, zanim zostałem premierem i taki aktywny bardzo w polityce. I prowadziłem twórczość, która polegała na sprzedaży własnych praw, a równocześnie pozyskiwałem twórczość innych ludzi. Na przykład kiedy robiłem albumy.
No to chciałem sprzedać swoją książkę, byłem wściekły, że książka była wykorzystywana nielegalnie, a sam pobierałem zdjęcia, byłem wściekły, że muszę płacić spadkobiercom, nie wiem, kuzynom kuzynki za to, że kiedyś ich daleki krewny zrobił te zdjęcia. Wiem też, jaki to jest dyskomfort i jak człowieka szlak trafia, zarówno jak mu kradną, jak i wtedy, kiedy on chce wziąć coś, co jest, wydaje się, oczywiście domeną publiczną. Więc musimy razem. I to jest ta moja oferta. Nie ja przekonać was do akta, albo wy mnie zmusić, żebym wycofał podpis. Musimy razem zacząć pisać prawo dotyczące własności intelektualnej, praw autorskich, na nowo ze świadomością, że nie utrzymamy prawa autorskiego i własności intelektualnej na dotychczasowym poziomie czy w dotychczasowej formie. Ja nie mam żadnych złudzeń co do tego. Że internet też zdewastował to XIX-wieczne czy z połowy XX wieku przyzwyczajenie, że prawo autorskie to jest też forma monopolu. Bo to jest nie tylko prawo własności, ale to też jest w jakimś sensie forma monopolu. I oczywiście zwyrodniała, kiedy się spojrzy nie na siedzących tu twórców i tu użytkowników, ale jak się spojrzy na Hollywood i możliwość dostępu do filmu, i zarobki tych, którzy na tym zarabiają, etc., to mamy poczucie świata zwariowanego. Nie chcemy służyć Hollywood i koncernom. Chcemy bronić polskich użytkowników internetu. I chcemy równie skutecznie bronić polskich twórców, niekoniecznie przed wami, użytkownikami tu siedzącymi, ale przed tymi, którzy, daj Bóg, niedługo też w Chinach czy Wietnamie będą chcieli kraść nie tylko amerykańskie, ale też polskie dzieła. Więc też chciałbym, żebyśmy byli na to przygotowani. Bo są już, Bogu dzięki, w Polsce twórcy, którzy są tak, mówię Bogu dzięki trochę w cudzysłowie, którzy są już systematycznie okradani. I którzy nie zarabiają 50 milionów dolarów za rolę w filmie hollywoodzkim, tylko zarabiają 5 czy 8 tysięcy złotych miesięcznie, jak mają naprawdę high season, tylko dlatego, że ktoś skutecznie trochę tam ściągnie ich kasy za ich uprawnienia. Ja uważam, że naprawdę mamy wspólny, jakby szansę na wspólny pogląd, chociaż na pewno interesy będą do końca świata jakoś tam rozbieżne. Ale to wtedy znajdźmy taki pogląd, który jakoś ochroni jednak twórców i maksymalnie ochroni wolność i dostępność do dóbr w internecie. No, taka jest intencja. Dojdziemy do tego punktu, zdecydujemy, co z tym nieszczęsnym akta. A w czerwcu może się okazać, że jak Parlament Europejski to wyrzuci, z udziałem naszych lub bez udziału naszych, to sprawa się w dużej mierze zdezaktualizuje, jeśli chodzi o akta. Ale zostaniemy z naszym prawem i tak na głowie. I tak będziemy musieli gadać ze sobą, się spotykać w sprawie naszych ustaw, a nie akta. I do tego was namawiam. Koło Jakuba Śpiewaka siedzi pan, który bardzo długo już prosi o głos. Pan i później pani, bardzo proszę. To przepraszam, bardzo proszę. Przepraszam, że się tak wciskam, ale równowaga. Po pierwsze jako kobieta, po drugie jako przedstawiciel tego przemysłu kreatywnego, który daje od setek lat stworzył te treści, o które teraz jest kłótnia, czy mają być darmowo, czy niedarmowo w internecie, czy mają być prawa autorskie chronione, majątkowe, bo to akurat jeśli chodzi o przemysł, który tworzy to, przemysł kreatywny, a ja jestem Grażyna Szarszewska, Polska Izba Książki, obok mnie koledzy z Izby Wydawców i też z filmówki są tu obecni. Jest to duża gałąź przemysłowa, gdzie jest bardzo dużo, bardzo też i małych wydawców, czy w ogóle przedsiębiorców polskich, którzy w tej sytuacji, jaka się wytworzyła z piratowaniem i z tym, że w internecie są przedsiębiorstwa, które zarabiają na nielegalnym handlu, na handlu treściami, które do nich nie należy. Firmy te mają ogromne kłopoty i będą bankrutowały. Będą bankrutowały księgarnie. Zanim ten przemysł się dostosuje do nowej sytuacji, to potraci się bardzo dużo z tego know-how wytworzonego przez setki lat, jak się tworzy dobre treści. Bo to nie jest tylko tak, że artysta czy autor coś napisze i jest już dzieło, prawda? Także ja bym powiedziała tak, to jest tylko prośba z naszej strony, żeby przy tych konsultacjach, jak zmienić prawo autorskie, które na pewno bezwzględnie musi być dostosowane do nowej sytuacji i do cyfrowego świata, jak to tak zmienić w sposób ewolucyjny, żeby nie zatracić tej wielkiej, ogromnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, które i tych miejsc pracy i wszystkiego, co jest związane z tym, co dotychczas myśmy wytwarzali i co powinno być chronione. Dziękuję, bardzo proszę.
i później byśmy wrócili jednak do listy. Proszę Państwa, no byłoby nie fair wobec osób, które składały kartki, żeby pominąć tych, którzy jeszcze nie mówili, na rzecz tych, którzy już kilka razy zabierali głos. Bardzo proszę. Olaf Wojak, Patriota, Kongres Nowej Prawicy. Panie premierze, szanowni państwo, ja chciałbym odwołać się do pana słów, panie premierze, związanych z tym, iż nazwał pan swoją stronę my, a pozostałych tutaj obecnych wy. Jesteśmy wszyscy jedną społecznością. A przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, iż państwo jesteście pracownikami społeczeństwa. To panowie reprezentujecie nasze interesy i to wy powinniście realizować głos, który słyszycie od naszej strony. W związku z tym wydaje mi się, iż skoro pan premier już wie, iż jest to oczywiste, jaka jest odpowiedź, wchodzenie w dyskusje, debaty, analizy nie nad bezpieczeństwem, nie nad kradzieżą. Tu kwestia jest oczywista. Należy chronić bezpieczeństwo twórców. Natomiast wchodzenie w debaty na temat odpowiedzi, w kwestii odpowiedzi, którą już pan premier zna, jest stratą czasu. W naszej gospodarce jest tak wiele rzeczy do naprawienia, jest tak wiele rzeczy do wyprostowania, że szkoda tego czasu, czasu poświęconego wszystkich państwa, którzy bierzecie pieniądze, pieniądze obywateli, na to, aby spotykać się i dywagować w kółko na ten temat. Pan premier już zna naszą odpowiedź i ja właśnie dzisiaj symbolicznie, ubrany w sandały, specjalnie dla pana premiera chciałbym powiedzieć, jeżeli nie chcemy wszyscy chodzić w sandałach w zimę, proszę pamiętać, akcie dziękujemy. Bardzo proszę, pan tam z tyłu i później wracamy do listy. Będzie pan Jerzy Kornowicz i kolejność według tych kartek. Każdy plik jest duży, więc na pewno każdy, kto się zgłosił, się wypowie. Dzień dobry, Maciek Osiepka. Panie premierze, ja mam wrażenie, że rozmawiamy tutaj o zupełnie rzeczach nie do końca istotnych, bo tak naprawdę istotą tego całego problemu jest to, że mamy demokrację uczestniczącą w Polsce. A pan boi się prawdziwej demokracji, panie premierze. Pan boi się referendum. Referendum to jest właśnie to, co pozwala nam, społeczeństwu, się wypowiedzieć, bo być może jest tak, że my jako społeczeństwo mamy trochę więcej informacji na ten temat. Może te debaty są faktycznie istotne, ale powinny być przeprowadzane bardziej w takiej kwestii, może inaczej nie tyle kwestii, co w czasie przed podpisaniem, bądź też w momencie, kiedy jeszcze nie dochodzi do takiego, ja to nazwę wprost, przestawiania pistoletu do głowy. Panie premierze, krótko i zwięźle na temat, my chcemy referendum, nie chcemy debat, polemik i tak dalej, bo to tak naprawdę niczego nie prowadzi. Ja myślę, że społeczeństwo ma prawo wyrazić swoje zdanie. Dziękuję. Pan Jerzy Kornowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu za tę rozmowę. Przyjąłem tutaj właśnie po to, żeby porozmawiać, ponieważ miałem wrażenie, że używamy tych samych słów, a rozumiemy je dosyć inaczej. Miałem też wrażenie, że na przestrzeni tych paru godzin nasze rozumienie pewnych słów kluczowych zaczyna się zbliżać. I bardzo ubolewam, że powracają wystąpienia z pozycji znowu fundamentalnych i mam nadzieję, że moje takie nie będzie. Prezentuję te osoby, które od początku były za ACTA. Jestem twórcą, jestem kompozytorem, mam rodzinę, żyję na poziomie średnim. Wróciłem właśnie z Brukseli, gdzie sprawdziłem. Większość moich kolegów, twórców nie słyszała o problemach z ACTA w ich krajach. To jest sprawa świeża, w stopniu mniejszym pojawiły się problemy teraz w Słowenii czy w Grecji. Jako problem, to jest problem nasz, polski. Co o czymś świadczy. Świadczy o jakiejś specyfice polskiej i to jest oddzielny temat do dyskusji. Tym niemniej, że mówimy w słowach kluczowych, zgódźmy się już co do tego, że nie ma wolności absolutnej, że internet rzeczywiście jest połączony ze światem zewnętrznym i te same kryteria uczciwości, praworządności, etyki obowiązują i w rzeczywistości poza internetem i w internecie. Jestem uczciwym człowiekiem zarówno w internecie, jak i poza nim. Jeżeli zgodzimy się, że są to naczynia połączone, mamy otwartą dyskusję na temat inny, temat prawa autorskiego. Tego, że dzieło ma charakter podmiotowy, a nie jest przedmiotem podlegającym handlowi. Jeżeli będzie przedmiotem,
wówczas będzie dopiero problem z producentami, którzy narzucają swoje warunki i wam, jako użytkownikom, odbiorcom i nam. A generalnie jesteśmy po jednej stronie, ponieważ i mi, jako obywatelowi, jako internaucie, zależy na tym, aby komunikować się optymalnie w internecie, aby się dogadywać, aby ten proces poznawczy, o który nam chodzi, był optymalny. I jeżeli uzgodnimy pewne słowa kluczowe, możemy przejść do słów i czynów i ustaleń dalszych, czyli domena publiczna dla dobra edukacyjne i naukowe, którą musimy opłacić z podatków wszyscy. Dostęp do dóbr komercyjnych zawsze będzie płatny. I to powiedzmy jasno. I możemy tylko płacić mniej przez system ryczałtów, nad którym pracuje np. Francja, kiedy duży obrót, a mniejszy zysk jednostkowy rekompensuje producentom i właścicielom praw autorskich mniejszą cenę jednostkową. To są rozwiązania, które mogą znacznie przyspieszyć krążenie informacji w internecie. Pewną obawą spotykam terminy nowe prawo autorskie czy nietradycyjne prawo autorskie, ponieważ nie ma nietradycyjnej uczciwości i nie ma nietradycyjnej moralności, tak jak nie było moralności socjalistycznej. Także tutaj mam pewne obawy, ale myślę, że jeżeli powiemy sobie, że internet jest sferą własności, tak jak świat za oknem nią jest, to wtedy możemy już mówić o różnych innych detalach. I bardzo proszę wszystkich internautów, którym sam wszak jestem, a państwo są często twórcami części zapewne niż ja, abyśmy nie murowali murów tam, gdzie ich naprawdę być nie musi. Abyśmy zapraszali się na spotkania, kiedy swoje stanowiska utwierdzamy i stanowimy. Ja takich zaproszeń nie otrzymałem, choć zapraszać będę państwa na spotkania, które już są i które będą. I myślę, że kwestia wspólnotowości i praw nadrzędnych jest tutaj tą, którą też trzeba mieć na uwadze. Więcej nas, ufam, łączy niż dzieli. Dziękuję bardzo. Poprosimy o głosy z internetu. Dziękuję. Działa? Działa. Okej. Zacznę od IRC. Pytanie nad IRC. Gandalf pyta, czy podpisanie akta jest dokumentem, który pozwala na kontrolę wolności słowa nie tylko w internecie? Kolejne pytanie z IRC. Sekundka. Krawic pyta, czy strategia Sprawne Państwo 2020 proponuje rygorystyczne egzekwowanie przez KPRM zasad i trybu sporządzania OSR. Dlaczego KPRM tego już po prostu nie robi, skoro wynika to z regulaminu pracy Rady Ministrów? Odnosi się to do akta. Są też głosy, które mówią, Antoszka na przykład na IRC, panie premierze, czemu obywateli korzystających z narzędzia nazywa się internautami, tworząc chochoła i spychając dyskusję do fikcyjnie zawężonej grupy? Pan Lipszyc z kolei na debata akta na Twitterze. Nie ma osobnych środowisk, twórców i użytkowników. Wszyscy jesteśmy naraz twórcami i użytkownikami. I jeszcze jeden wpis z Twittera. Panoptykon, panie premierze, istotą problemu z akta jest właśnie to, że umowa